Ale gorąco. Ja dostanę szału, nie? Ten wentylatorek chociaż... Właśnie włącz coś. Ty musisz mieć tutaj klimę, dziewczyno. Proszę? Się ugotujemy jak parówki. Ty. O, masz! O Jezus. W końcu! Dzień dobry pani, spuściłam zamki. Chodź tu zaraz, bo ja tutaj coś czuję, że tu będzie nieciekawie z tobą. Czekaj, wczoraj do ciebie dzwoniłam przez telefon, to na 10 pytań odpowiedziałaś 2. No, o co chodzi? Ja mogę iść z egzamin ze sportu, z matematyki, ale z tego... No, ale to jest, słuchaj, to jest egzamin teoretyczny, tak? Wewnętrzny, tak? Wewnętrzny, tylko... Ale bez niego nie wyjedziesz na miasto. Dobra, nie będę z tobą dyskutować. Co? Ja coś wymyśliłam. Kupiłam słuchawki specjalne. Ale ja mam uszy krzywe, ja nie uczyłam tego. Perukę ci założymy, cicho. Co? Przynieś szybko, przynieś tą skrzynkę, szapeczkę. Staniemy pod tym. Będę wyglądać jak nie diabła. Nie będę 3000 razy cię wozić na jakieś teorie. Tylko zdasz od razu, ja ci będę, wiesz. Co? Ja ci będę podpowiadać, cicho. O, szapeczka, kładetka. Chodź. What? Chodź tu. Ja co ty mi zrobiła? Czekaj, grzybkę schowaj. Zaufaj mi chociaż raz w życiu. Zaufaj mi. Dawaj to. Że komisja, kurde, umiera od razu. 100 razy lepiej ci w tych włosach. No. Kurde, to cała Kaśka, nie? Mimo tego, że moja mama jest taka przy kości, w krótkich włosach, ale tak naprawdę, jakby ona od początku miała takiego dłuższego blond boba, to ludzie by się przyzwyczaili i nie wyglądała źle. Ale jak się zakłada z takiej dużej zmiany, z chłopczura, zakładasz blond włosy, perukę długą, no to jest... za przeproszeniem, tak? A jeszcze ona jest kuleczką. No troszkę śmiesznie było. Nie no, jak bliźniaczki wyglądacie, nie? Ty chyba chciałaś teraz do siebie powiedzieć to, nie? No nie no, wyglądasz... No ale zobacz, jak wyglądasz, jak moja mama! Ludzie! To czeka, mówiłam ci, przeczesz ją naprzód. Tak, przestań mnie drapać, ludzie, czeka. Ła! Kacha! Chyba, żeby pani tylko nie wpadła, nie? Z tą słuchawką. Możecie szybko dyktować, tylko żeby pani słuchajcie, zadążyła. Co ja mówię. Ja zdążę napisać. Tak? No. Tak kosę załóż. Wyglądam jak scyzoryk. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Dobrze o. Jest. Dobra, masz. Które ucho? Zobacz, czy ona działa. Chyba lewe mi. Włącz. Czekaj, próbę zrobimy. Słyszysz mnie? No. Dobra, gdzie ten egzamin? Trzymajcie mi. Trzeba było się uczyć. Ja umiem wszystko, ale żeś mnie tak poprzestraszała, że... Nie róbmy przypału teraz. O, kurty moja. A to kto? No, nowy style. Tremę mam, proszę ciebie. Żartujesz. Lidia. Co? Bo ty idziesz do egzaminu. Żeby wyjechać na miasto. Próba. Tu będziesz miała namiastkę tego, co cię ewentualnie czeka. W sumie musisz odpowiedzieć na 32 pytania. Oh, shit. Przed komputerem. Ja myślałam, że 60 będzie. Tylko ja może będę wokół stołu latać. Możesz zrobić kilka błędów. Ile? 6. Spokojnie. A pan zostaje tu z mamą na egzaminie? Mogę iść na kawę? No niech pan idzie, no niech pan się nie stresuje. Dobra, Lidia, wszystko wiesz, pytania są. Wszystko wiem. Pomalutku będziemy startować.